długością dni, z biednością zdarzeń, odmierzam czas, nie używając dar. Każda gwiazda miała też swoją gwiazdę. Panie Andrzeju, chciałem zapytać Pana o Pana muzyczne gwiazdy, nim Pan później nam się narodził jako gwiazda. Nie mogło być innej gwiazdy jak zespołu The Beatles, który jest moim absolutnym takim drogowskazem od samego początku, kiedy się poznaliśmy, ja to tak mówię. Ja nawet się śmieję, że my pisaliśmy nawet piosenki w podobnej konwencji. Ja nie mówię, że to było ściąganie, nic. I tak kiedyś powiedziałem, że Beatlesi ukradli mi około 50 piosenek. Pyta się pan prowadzący, jak to ukradli? Ja mówię, no, gdyby oni tego nie napisali, to ja bym to napisał, no to jak to inaczej nazwać? Ale to była moja gwiazda, to był mój przewodnik muzyczny, właściwie do tej pory. Dla Pana Opole jest chyba też niezwykle ważne i Opolski Festiwal, patrząc dzisiaj z tych perspektywy lat, które te momenty były dla Pana najbardziej inspirujące, najciekawsze? Pewnie można byłoby ich wymieniać bez liku. Może by było faktycznie wymieniać, ponieważ były to nie tylko moje doznania na festiwalu w Opolu, ale również przed telewizorem. Te pierwsze festiwale były bez mojego udziału, bo mój pierwszy festiwal w Opolu był w 1972 roku. A deszcz padał? Nie, wtedy nie padało. Wtedy było bardzo przyjemnie. Byłem z zespołem 2 plus 1 i z zespołem Andrzej i Eliza. Z zespołem 2 plus 1 dostaliśmy wtedy piękną nagrodę dziennikarzy za piosenkę Hej Baby. Baby Katarzyny Gertner i Ernesta Byla. I to był taki mój pierwszy krok w taką naprawdę zawodową, fajną stronę muzyczną. Panie Andrzeju, trudno mi nie zapytać o muzykę wtedy, kiedy Pan grał, śpiewał w tym największym dla mnie boomie lat 70., 80. Ta muzyka się bardzo zmieniała, ale to były dla Was, dla artystów, chyba niezwykłe lata. To były faktycznie lata bardzo niezwykłe dla nas, ponieważ wtedy jeszcze pisało się piosenki, pisało się muzykę, pisało się słowa. Potem trzeba było zaaranżować to, co się miało w głowie, przelać na papier nutowy. Jeśli nie było zespołu, jeśli chciało się grać z orkiestrą większą, no to trzeba to było zapisać. I wtedy to były piosenki prosto z serca. Coś w tym było, skoro te piosenki pozostają i pozostały w pamięci ludzi do tej pory. Bo można robić różne dziwne piosenki, różne dziwne nagrania, ale jednak te stare pozostają i one bardzo często są takim przyczynkiem, pytaniami, żeby sobie pogadać właśnie o tym, co to było dawniej, a co jest teraz. Czasy się zmieniają, wiadomo, ale dla nas to była przede wszystkim, o tym ludzie niekiedy zapominają. Te lata 70., 80. to były lata naszej młodości, a młodość obojętnie, co by się działo, to młodość jest naprawdę najpiękniejsza. I chyba można powiedzieć słowami Pana piosenki, że to są piosenki, które nie liczą godzin i lat. Nie liczą godzin, tak, nie liczą lat. Ale ja zawsze się śmieję, że czas jest przewrotny i jak przyjdzie czas, to nas policzy.